Zatoka umarłych hoteli w Kupari to kiedyś symbol luksusu i bogactwa, a dzisiaj wspomnienie bratobójczej wojny na terenach Jugosławii i taki smutny, przytłaczający, niecodzienny widok w Chorwacji. Kupari to zatoka hoteli, takich luksusowych rezydencji, w których swoje miejsce miał nawet sam Josip Broz Tito. To miejsce po II wojnie światowej odkryli Czesi i otworzyli tutaj pierwszy hotel, który nazywał się Grand Hotel. Czeskie plany pokrzyżowała II wojna światowa, po której cały kompleks został upaństwowiony i przeszedł we własność Jugosłowiańskiej Armii Ludowej. Kompleks Kupari został ostrzelany z morza w 1991 roku przez Jugosłowiańską Armię Ludową, i po czym wszystkie tutaj cenne rzeczy zostały okradzione, wyniesione z tego kompleksu i dzisiaj widzimy te budowle tak jak zostały okradzione, tak stoją do dzisiaj. Przez wiele lat Kupari interesowało wielu potencjalnych inwestorów. Fascynujące jest to, że po tak długim czasie i tak bliskiej odległości do Dubrownika, to jest to około 8 km, nadal nie znalazł się żaden inwestor, który by to odnowił i przywrócił tą dawną świetność. 7 lat temu rosyjski inwestor, firma Avenue Investments, wykazał poważne zainteresowanie hotelami w Kupari. W tym roku zapowiedziano, że singapurski inwestor zakłada otwarcie hotelu Four Seasons do 2025 roku. Przyjechaliśmy tutaj ze względu na to, że wielu z Was nas namawiało, mówiło, że warto tutaj przyjechać. No i zdecydowanie to potwierdzamy, jeżeli lubicie takie historyczne miejsca i inne miejsca niż tylko plaża. Takie powiedzmy typowe miejsca, z którymi kojarzą nam się wakacje, no bo my na przykład teraz stoimy pod palmami w tym pięknym parku, naprawdę jest tutaj takie i zapachy i widać to morze, a z drugiej strony te zniszczone budynki przypominają tak o tej wojnie i tym całym nieszczęściu, które się tutaj wydarzyło na tych terenach. No, właśnie jest to takie połączenie tej prawdziwej Chorwacji, tej natury, morza, palm, mediterranu, klimatu, a potem macie to przypominanie na było Jugosławię, Właśnie rzuca nas to trochę tak, chcemy się przedstawić przed oczami, jak to mogło wyglądać. I potem tak zamkniesz oczy i możesz się przedstawić, bo te faktycznie rysunki tych budynków są przepiękne, ale to zniszczenie tylko przypomina na to, co się wydarzyło 30 lat temu. I że niestety nie znalazł się inwestor, który by to odbudował, żeby to znowu było takie, jakie było. No i na wasze marzenia, a my lubimy spełniać wasze marzenia. Przyszliśmy poszukać plażu Pasjača, podobno jedna z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejsza w Chorwacji. Idziemy zaglądnąć, co to jest, jak to wygląda, czy to faktycznie jest jedna z najpiękniejszych plaż i chodźcie z nami zobaczyć nasze wrażenia. I idziemy zacząć. Znaleźliśmy, gdzie zaczyna się sama ścieżka. Dam lokację filmu, gdzie zaparkowaliśmy właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą. No i idziemy, popatrzcie, co to znajduje się za nami. Wygląda niesamowite, nie Iżyk? A wejście tutaj jest na własną odpowiedzialność, bo spadają kamienie na tą plażę. Jest możliwość spadania, no. Chodźmy. Chodźmy łamać zasady. No teraz się już nie dziwimy, dlaczego ta plaża nazywana jest najpiękniejszą plażą w Chorwacji. Naprawdę to robi tak ogromne wrażenie. Po pierwsze, otwarte morze, bez żadnej wyspy. To niespotykany widok w Chorwacji. Te skały. Teraz też się już nie dziwimy, dlaczego wchodzić tutaj na własną odpowiedzialność. Malutka plaża, dość powiedzmy no, ciężko dostępna, dlatego jest tutaj mniej ludzi na pewno. My jesteśmy tutaj w połowie października, jest tak gorąco, się zastanawiam, czy nie skoczymy w majtkach do morza może. Co ty na to, Igorek? Naprawdę, po prostu ja jeszcze w takich 3/4 rękawach. Myślę, że jest 30 stopni spokojnie. I jest po prostu niesamowicie. Jak na październik, to w życiu mi się czegoś takiego nie spodziewa. I są takie drobne kamyczki na plaży. No, od Iżyka wywiad o tom, że by się mogli okąpać właśnie nas zainspirował i zmotywował, żeby do morza skoczyć, nie Iżyk? Tak. To idziemy, idziemy skoczyć, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i jakie są wrażenia z Pasjača i co polecimy naszym obserwującym? Polecimy przyjechać tutaj poza sezonem, zdecydowanie, bo jest bardzo mało ludzi. Gorąco tak, że ja chyba mam jakiś udar słoneczny, a naprawdę no, połowa października. Wykąpaliśmy się, temperatura wody całkiem przyjemna, nawet jak dla mnie jest przyjemna, to znaczy, że dla każdego będzie dobra. Ponad 20 stopni na pewno ma morze. I co? Chciałabym tu wrócić kiedyś. Przyjedziemy tu kiedyś na cały dzień zdecydowanie. To polecamy. Przyjść na cały dzień, zabrać jedzenie, zabrać coś do picia, wodę na pewno, parasole i na cały dzień. Po prostu, bo nie opłaca nam się chodzić aż tyle, żeby tutaj dwa razy na dzień przychodzili, niż przyjdziecie rano i do na wieczór zostać. Idealnie. No co? Idziemy dalej, nie? Chodźmy. I jeszcze jedna wspaniała sprawa tutaj, to jest to, że tutaj absolutnie nie ma zasięgu, także nie ma internetu, nie macie gdzie dzwonić, nie macie gdzie odpisywać, nie ma jak scrollować Facebooka, jest tylko natura i to, co wy sobie tutaj przyniesiecie, więc nawet jeżeli chcecie coś przeglądać w internecie, no to nie ma szans i według mnie jest to wspaniałe, bo sama teraz ciągałam po telefon, żeby zobaczyć Messengera, a nie ma zasięgu, więc od razu mój wzrok wrócił na piękne morze, a nie telefon.